wszystkie ma! Pokémon! Czołgiem! Heja! Oto nadszedł dziś dzień, kiedy wreszcie tydzień po premierze amerykańskiej możemy doznać uczuć płynących z gry w pierwsze pozycje z siódmej generacji Pokémonów, czyli Pokémon Sun and Moon. Jak widać, my się zdecydowaliśmy na wersję tą mroczniejszą, bardziej nocną. Wersję oczywiście ze steelbookiem, kolekcjonerską. Chociaż jeszcze ludziom mieszkającym w Polsce polecamy wersję deluxe tylko i wyłącznie na regiony słowiańskie, która zawiera w sobie także figurkę. Jest jednak od tej wersji trochę droższa, a mówiąc szczerze, ta figurka też niespecjalnie nam się podobała. W każdym razie to zobaczmy, co ten księżyc ma w środku. Aha, jakbyście jeszcze nie wiedzieli i się zastanawiali, wersje Sun i Moon różnią się od siebie zegarem wewnętrznym. Ponieważ w wersji Sun mamy czas tak, jak naprawdę mamy, a w wersji Moon dzień jest odwrócony z nocą. Wow. Muszę powiedzieć, że to chyba jeden z najpiękniejszych steelbooków, jakie widziałam. Taki jednocześnie mroczny, trochę tajemniczy. Cudne są te gwiazdki. Kurczę, tak się cieszę, że zamówiliśmy tą wersję. A ty co sądzisz? Bardzo ładna. Steelbooczek pewnie pusty, bo gra się zawiera w folii, w oryginalnym opakowaniu. O tutaj mapa regionu Alola, bo właśnie w siódmej generacji przenosimy się na Hawaje. Po tym, jak pewnie pamiętacie, w szóstej zwiedzaliśmy przepiękną Francję. Tutaj mamy bardziej tropikalne klimaty, bardziej ciepłe. Pokémony w wersji troszeczkę bardziej wyrośniętej i bardziej tropikalnej. Oczywiście fabuła taka jak standardowo, czyli musimy zostać mistrzem Pokémon, pokonać wrogą drużynę, zebrać wszystkie dostępne stworki, zbierać stworki eventowe. I też polecam Wam szczerze nabyć grę do 11 stycznia, bowiem w tym czasie możecie otrzymać darmowego Munchlaxa, który zamieni się w cudownego Snorlaxa. A jak wiadomo, to mięciutkie, ciężutkie i w ogóle wspaniałe pokemonki warto mieć. To co, zrywamy folijkę? Zrywamy. Tak się prezentuje gra już po rozpakowaniu. Po otwarciu widzimy cartridge do 3DS-a. Gra jest kompatybilna oczywiście ze wszystkimi modelami 3DS-a i 2DS-a. Widzimy książeczki, reklamę. O, i informację, że wchodzi dodatek. Oto właśnie ten Snorlax, o którym Wam przed chwilą mówiłam. W każdym razie, ci z Was, którzy grali w demo i mają zapis z dema, mogą przenieść zapis z dema na ostateczną grę. Jezu, ile razy powtórzyłam zapis dema. I dostaniecie dzięki temu aż gry Ninja. Nie wiem, czy warto, jak warto, to przenoście. W końcu cudowne Nintendo nam to udostępniło. Reklama e-shopu. Darmowe dema, no to wiadomo, że dema są darmowe. Spróbowali zrobić niedarmowe. Reklama Yo-Kai Watcha, Monster Huntera, standard. Parę ładnych grafik. Ze wszystkiego, co teraz na e-shopie dostępne. Generalnie grajcie w Nintendo, bo warto. Nintendo fajne, Nintendo wspaniałe i wydaje nam zawsze Pokémon. Powiedzcie, czy tak samo jak my nie mogliście się doczekać nowej generacji? Czy może utknęliście jeszcze w tej starej? Być może wasze pierwsze spotkanie z Pokémonami to były te cudowne odsłony na DS-a, o których jest trudno zapomnieć. Niesamowite gry na Game Boya Advance'a wyszły. Bardzo polecam wszystkim, którzy zapoznają się z serią dopiero od Moon, także poznanie tych oryginałów i przede wszystkim Red, Blue and Yellow na zawsze w naszych sercach. To my was żegnamy i próbujemy złapać je wszystkie. Cześć! Yeah.